Witajcie w legendarnych Let's Playach. W dzisiejszej grze chcę wam pokazać Talona, mojego drugiego, najbardziej ulubionego asasina, zabójcę. Cóż, często gram Talonem, z reguły wygrywam. Z tego co pamiętam, na wszystkie rozegrane gry mam chyba tylko dwie przegrane, a rozegrałem ponad... no, za 20 gier już będzie. Więc coś dość dobry wynik. Natomiast ta gra może być ciekawa i stosunkowo trudna, bo co prawda Talon ma olbrzymią ilość obrażeń, wiadomo, teleport i tak dalej. Natomiast po drugiej stronie mida stoi postać, która również jest piekielnie niebezpieczna, mianowicie Katarina. Cóż, co z tego wyjdzie, zobaczymy. We wrogiej drużynie dodatkowo jest Trendamer, więc ta gra szykuje się na dość wymagającą. No ale zobaczymy. Nic nie jest przesądzone. W każdym bądź razie myślę, że na początku trzeba się będzie troszeczkę skupić na farmieniu, a potem na około 6 poziomie, bo starać się tą Katarinę po prostu nagle tepnąć i zberstować. No ale już zobaczymy, jak będzie szło, bo może po prostu się okaże, że ona wcale nie jest taka dobra i będę mógł sobie spokojnie ją harasować, mój W, doskakiwać i tak dalej, i tak dalej. A na razie sobie spokojnie pofarmimy. O, jednak Kazik? Spoko. Kazika to ja się nie boję, czyli właśnie, bo ciekawa jakby rzecz ze strony drugiej drużyny, nie mają oni ADC. Dość rzadko spotykany jednak na rankach sytuacja, kiedy nie ma AD carry. No ale cóż, no, tak już tym razem jest, czyli Katarina zamiast pójść na mida, gdzie się jej spodziewałem, poszła na bota. Bywa i tak. Oby tylko się na tym bocie zbytnio nie nafidowała, bo wtedy będzie nieprzyjemnie. Dobra, ja czekam trzeci, żeby się tepnąć za Kazika i go urżnąć. Trzeci. Nie zginiesz, zginiesz. Mówiłem. Z Talonem Kazik nie ma szans. Oczywiście Kazik jest całkiem dobrym midem, ale jednak z Talonem mało co się może w tym względzie równać. Przykro mi. Dobra, pomaksujemy Q. Waj. Dobra, może być waj. Kazik już wraca? Szybko. Armor. Dobra, możesz robić armor, nie ma problemu. Teraz sobie odrobinkę pofarmię. Póki się nie cofnę. Tak myślę. Troszeczkę mało mam many, żeby móc z nim coś wesołego zrobić. Dobra. Równomiernie będziemy rozwijać W i Q, żeby jednocześnie móc go harasować i w dogodnym momencie dobić. Ups. Czyżby rewanż? Nie będzie. Dobrze. No tak, w związku z czym założymy sobie do tego... Tłuczek to jest zdecydowany Korna na Talona.
Do tego dołożymy i dwie potki. Kazik też może mnie harasować, więc muszę mieć jakby możliwość się po prostu wyhealować. Często buduję wampiryczny kostur jako przy pierwszym powrocie talonem, szczególnie kiedy przeciwnik właśnie może trochę bić na odległość, bo to się po prostu przyda ze względu na to, że talon nie ma dużo HP i po prostu mogłoby się dla niego nieprzyjemnie skończyć, nawet nie jakiś niesamowity burst, tylko po prostu zwyczajne harasowanie. No dobra, tutaj nie wyszło, nie ma co. I bot, tfu, ulti, nie bot. On nie ma many, więc teraz się nie ma go co bać. Nic mi nie zrobi. Obrażeń z zwykłego ataku nie ma tak dużych, żeby móc być dla mnie jakimś zagrożeniem, ale z drugiej strony pod wieżą na niego nie skoczę, bo aż tak sfidowany nie jestem, żeby mu tak szybko go zabić, żeby mnie ta wieża w tym czasie nie ogarnęła. Olaf wygląda, że zwieje. Tak, zwieje. Wierzę w niego. No, jeszcze ubił. Brawo. Dobry Olaf, dobry. Troszeczkę mi brakło jeszcze obrażeń. Następnym razem. Dobra, już nie wbijałem się w niego. Ja mam asystę, on ma killa, przyda mu się. Ups. Nie bij mnie. Dobra, zresztą trzeba będzie cofnąć po manę. Ale to nic. A ty co? Myślisz, że może mnie ubijesz albo coś? Jeżeli chcesz po prostu przytrzymać linię, to nieważne, bo i tak nie chciałem teraz puszować, więc spoko. Trzymaj. Jeszcze cię poharasuję, jak chcesz. Chcesz? Czyli teraz trochę się odwróciłem. Teraz to ja nie mam many. No dobra. No to Blue mi się zdecydowanie bardzo przyda. Niestety ult Tryndamera troszeczkę potrafi namieszać. Niewiele tutaj mogłem zrobić. No, myślałem, że on to ult już włączył w momencie biegnięcia pod wieżę i po prostu dlatego mogę się z nim pod tą wieżą pobawić. Może przy okazji dedając, ale również zabijając jego. No, niestety nie wyszło. Czasem się zdarza. Co się tam dzieje na bocie? Katarina. Jeszcze się nie cofnęła, czy po prostu tak jest słaba, że tylko jej na buty starczyło? Katarina. Zobaczmy. 0,0,0, 15 milionów. No, to trochę mało. Już mam 50. I killa też mam. Tak swoją drogą.
się od razu cofniemy po buty. Tak. I 300 golda mam. Czy to mi się coś przyda? Raczej nie. Może im pójdę pomóc na tym bocie. Zobaczymy. Trendat, ty masz. A, zila masz. Czyli na razie sfidowany zdecydowanie nie jesteś. Takie ganki to ja lubię. Takich ganków poproszę więcej. I puszujemy. Szybciorkiem dajesz, dajesz, poszujemy. Dobra, 1500, to zaraz kupimy sobie kawu. Ale zanim kupimy sobie kawu, to zgankujemy. Może się uda zgarnąć jeszcze jednego killa. Dobra, zacznęła. To raczej killa nie będzie. Chociaż, kto tam wie? No złapy pod tą wieżą. Razem z nimi. A już może się coś uda. A najwyżej im pomogę spuszować. O, a oni mi mida chcą spuszować. A to hamidła. Dobra. Zrobiłem co mogłem. No, dobijcie go! No co jest? No. Nie wiem, czy to do końca było warte, ale... No, ale go dobili. Szkoda tylko, że wieża jest nieskończona jeszcze. No, ale z kolei dużo nie zostało, więc... Nie powinno być źle. Nie mam 4-2, też jest ok. Moje ulti już troszeczkę mało obrażeń zadaje. Zaraz to podreperujemy. Tak. Zaraz postaram się zwrócić Last Whispera. Po Last Whisperze chciałbym złożyć Hydrę. Albo Tiamat. No zobaczymy, no oczywiście, na co mi tam starczy. Natomiast taki, powiedzmy, mój plan. Hydra jest bardzo fajnym przedmiotem na takiego gościa jak Talona. Bo to jest jednak assassin, czyli bardziej się sprawdza jeden na jeden. A Hydra mu pozwala się lepiej sprawdzać w teamfightach. Dobrze. Kolejna asysta. 216 golda za asystę, to jest bardzo fajna ilość. Na taką asystę ja się mogę zgadzać. A, nie zdążyłem. Chciałem tego minionka złapać jeszcze. Nie wyszło. I love you too. Już zbywa. A ja tylko walnę na swoje kombo.
I żadna pomoc niepotrzebna. Gazik jest słaby. Dobra, na bocie sobie radzą. Skillami co prawda, no ale trudno. Dobra, to zwiększymy, zawsze się przyda. Waj do mnie idzie. No tutaj już nic nie mogłem zrobić, no sorry. Dobrze, chciałem diamat. Najpierw złożymy jednak budki. I do budków złożymy... Czekaj, z czegoś składa diamat. Z tego się składa diamat. Czy mi się to opłaca? Zaraz, zanim się tepnę. Dobra, poczekam te parę sekund, żeby sobie kupić. Przy okazji skillofa zawsze można złożyć ten. No, Last Whisper, więc... Więc to jest item bardzo... Bardzo, powiedzmy, w różne strony zdolny do rozwijania, do rozwinięcia. To ten ult troszeczkę za wcześnie, Olaf. Dokładnie. Jednak nie. Brawo. Dobra, no bo ci coś widzę, szykuję. Pora złapać kile. Thanks. No, dwa kile za deda to jest zdecydowanie to, co lubię. Zdecydowanie dobra wymiana. To mi się właśnie przyda na wypadek bicia się w więcej niż powiedzmy dwie osoby, tak jak tutaj było. Zawsze zadam obrażenie większej ilości ludzi. Wybaczcie, gardło mam odrobinkę chore. No, ten Trynda. Co ty masz, Trynda? Statika masz i teraz składasz prawdopodobnie Infinity Blade'a. No tak, dość typowo. Siedem-cztery. Dobrze. No, ty uciekaj. Uciekaj, kurde. Nawet ulta nie włączy na nich. Mało brakło, że tak powiem. No dobra, zawsze dwa trupy. Moje. Dobrze, i teraz będziemy maksować E, bo W mam już wystarczające, a E mi bardzo zwiększy obrażenia z Q, kiedy będę no, skakał po prostu do nich. Właśnie przesuniemy diamat, czasem się z niego jeszcze skorzysta. Może, a może nie, zobaczymy. Dobra, z Katariną jednak się teraz nie będę bił. Chociaż chwilę, no właśnie zużyła ulta. To mi się może opłacać. Dobra, zmordowali, wiedzą, że my tu jesteśmy. Co do tego, co buduję,
Zwykle na talona składa się buty szybkości, jakie lubię nazywać gankerki. Te, które po 5 sekundach zwiększają prędkość ruchu. Bardzo lubię te buty i często je składam, ale przede wszystkim kiedy gram po prostu jako jungler. Rzadziej jako inna postać. Na talonie często jest wykorzystywane, są one wykorzystywane, ale ja akurat wolę te, bo prędkość ataku nie jest zwykle na nim budowana. No bo po prostu są, że tak powiem, inne rzeczy ważne, które zdecydowanie się lepiej sprawdzają. Ale ta odrobinka, którą akurat mi dają berserki, jest moim zdaniem bardzo użyteczna i dlatego je buduję. Dobra, tutaj szybki push, może mi się uda tą wieżę rozwalić. Tak, powinno się udać. Spoko, zaraz się cofnę. Bye bye. Jak mnie wilki teraz zabiją? Nie zabiją. I teraz się mogę cofnąć. Zawsze sympatyczna pomoc przy rozwaleniu wieży. I tak, dokończymy hydrę i złożymy Last Whispera. Tak myślę. Dobrze. Last Whisper raz. Brakuje mi trochę. Tu też brakuje. Ale jak to sprzedam, to już nie będzie. Wciąż będzie? Wciąż będzie. Trudno. Zaraz się dokupi. Dziewięć, cztery. Ładnie. Idę do was. Szkoda, że też nie złapał. Trynda za nami biegnie. Dobrze. Tepnę się. I mój. Gdzie ty jesteś, Polaku mały? Albo nawet nie Polaku. Nie macie. No trudno. Jakie lubię zabijać takie z postaci z Quichy. Dobrze. Tutaj gdzieś się chowa Katarina. Dobra, to pora zwiewać. Chyba tak. No trudno. Thresh to już nie mógł pomóc, nawet tego latarnia nie dała rady. Trudno, bywa.
Dobrze, teraz to. Teraz. Kurde, brakuje. 63. A skończymy sobie. Przyda się mojej drużynie, bo będzie obniżało pancerz, a ja oczywiście będę miał przebicie przy okazji jeszcze większe, co jeszcze zwiększy moje i tak już kolosalne obrażenia. Więc wszystko w porządku. I tak, wysysu mam stosunkowo niedużo, ale wydaje mi się, że w zupełności wystarcza, więc chyba jednak złożę teraz Infinity Blade. A po Infinity Blade'zie złożymy Krwiopijce. No chyba, że jak już będę miał Golda, to stwierdzę inaczej, ale nie wydaje mi się. Dobra, jednak podwierzę, może nie będę wskakiwał. O, żeż ty. Tak mi nieładnie bijesz. Blue for me. Widać, że to wziąłem, wziąłem. Widać, że to koruje tą grę. A przy okazji, Warwick się bardzo fajnie sprawdza z Talonem, bo o ile, no, tak jak mówiłem, Talon oczywiście nie składa z reguły prędkości ataku, to ach, skrzeniem tego flasza. Trudno. Natomiast wracając do tego, co mówiłem. Talon nie składa z reguły prędkości ataku. Ale kiedy Warwick to swoje W, zwiększenie ze Łowcy to się nazywa, zwiększenie prędkości ataku drużyny da, no to oczywiście te obrażenia Talona będą tym bardziej zwiększone. Więc jak najbardziej się to przydaje i całkiem fajnie współpracuje z Talonem. Dzięki właśnie tej umiejętności. No, oczywiście możliwość złapania kogoś, bo czasem na przykład, nie wiem, taki Master Yi się ruszy szybciej niż ja jestem go w stanie gonić, nawet mimo swojego teleportu. Więc jak go w takim momencie Warwick złapie, to ja mogę się doskoczyć i go urżnąć. Katarina, nie. Ta Katarina nam tutaj. Czy ona chce mnie zgankować? Nie chce mnie zgankować, nie wydaje mi się. Katarina kontra Olaf. To byłaby ciekawa walka. Tutaj już dwa. Dobra, Olaf wziął. Bardzo logicznie i bardzo rozsądnie. Dobra, pójdę spuszczować mida. Albo nie, tu się jeszcze coś szykuje. Dungeons deep and caverns old. Dobra, nie wiem. O, zabiłem go. Ha! A tak, to moje krwawienie. No tak, to ja już teraz mogę robić pod wieżą. No i tak oto wygraliśmy. Dziękuję za grę, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia w następnej grze na Summoner's Rift. Nie wiem, co wam następnym razem pokażę. Może znowu jakiegoś Assassina, może Zedda. Albo może zmienimy konwencję. Zobaczymy, co będę miał ochotę i na co wy będziecie mieli ochotę. W każdym razie, subskrybujcie i do zobaczenia.